Siema widzowie, zostawcie lajka, witam was chyba w piątym odcinku z gry Darkest Dungeon. Dzisiaj wybierzemy się na Zatokę. Miałem już, moi drodzy widzowie, okazję zmontować pierwsze odcinki i zauważyłem, że muzyczka jest do wyrzucenia. Niestety będzie mi się trochę smutniej grało, ale wy będziecie i tak mieli muzyczkę. Wybieramy się takim składem, oni są poulepszani, tam ulepszyłem chyba, że zbroję mamy lepszą na trzeci poziom, chyba też u Kowala. Właściwie to było tyle. Taki składzik lecimy na zatokę. Zatoka powinna być dość łatwą misją. No i tyle chyba. Let's go! 12 żarcia z dwie łopaty. A może 3 łopaty. Bezpiecznie z 2 serum, 2 lecznicze zioła, 2 wody święcona, 2 kościane te. Ile to się brało? 10 pochodni. Kurwa, powinno być cacy. Bandaż też weźmy. W razie byśmy krwawili, wydaje mi się, że misję możemy rozpocząć. Ukryta śliskimi łuskami skóra rybostworów zapewnia im zwiększoną ochronę przed krwawieniem. Kurwa, jak ja staro wyglądam w ogóle. Z tej perspektywy to ja mam takie zakola. Widzowie, nie mam zakol. Pa, normalnie nie są posiadane. Widzisz? Idealna linia. Dobra, w montażu co skleję, że będzie idealna. Te żrące solą pieczary wypełnione są pelagicznymi niebezpieczeństwami, które musisz pokonać. Dobra, z palcem w dupie, widzowie. Ukręć 100% bitew na chilku. Tu plecaczek. Elegancko, już coś dostajemy na samym starcie. O, gwizdę dostajemy. Minus 12 uników na 12 rund. Nieźle, kurwa. Gato. Okej, zwiadzik. Zwiadzik nam akurat w tej kwestii za bardzo nic nie daje, może tylko ukryte jakby rzeczy. Odkryć ukryte wejście, raz na jakiś czas się trafiałem. Rybie szczątki. Na rybie szczątki, widzowie, dajemy lecznicze zioła i dostajemy... Dostajemy zajebiste rzeczy. O, zaskoczenie, nice. Dobra, widzowie, oni mają niestety krwawienie, odporność, ale i tak walniemy coś takiego, cyk. O proszę, elegancko. No i cyk, myślę, że rozwalamy, kurwa, meduza. Ja nie wiem, co robi meduza do końca. Zaraza jakaś, może? O, może na tego, kurwa... A, ogłuszenie dałem, nieźle. No dobra, może być ogłuszenie. No i cyk, o kurwa, unik. Rezi prądem, dobra. Kurtyna plus 30% obrony? Nie rozumiem. Ale nice. Po jednym obrażeń, to daje stuna to przy porażenie. A czemu ty miałeś stuna, co ty robisz, ty? Ej, gagatku, co ty, kurwa? Weź tu, zaraz się. Dobra, tak zrobimy i po sprawie. Chłop nam w następnej rundzie pada. Tu walimy normalnie z tego. No miodzio, na razie dla dzieciaczków to jest. Kill drużynowy, bo tam trochę po 1 THP straciliśmy. No i zajebiście, no i wszystko. Wszystko. Coś tam dostajemy. Bierzemy wszystko, idziemy dalej. Lecznicze zioła, cyk. Okej. Sporo rzeczy już mamy. Z całego, a dopiero druga sala. Ja orientuję mniej więcej, jak to widzowie nagrywać, jak to w ogóle wszystko robić. Mam nadzieję, że z każdym odcinkiem te odcinki będą coraz lepsze. Zauważyłem, że trochę źle nagrywałem, jeśli chodzi o różne rzeczy. Za dużo gadam i tak dalej. To muszę się nauczyć. Skrzyneczka. Cyk, elegancko. Podmorska skrzynka. Tutaj, widzowie, używamy łopaty. I cyk, elegancko. Mamy tutaj bitwę. Witam, witam. O, światło mamy chujowe. O kurwa, co to za szamańskie rzeczy. 20 psychy? Nie, no wy jesteście, kurwa, pojebani. Dobra, kurwa, zaraza. Nie, szaman jest pojebany, widzowie. God damn it. Krwawionko, cyk, elegancko. Na ludzi to siada dość mocno, więc... No, mamy trochę poulepszanych tych gagatków, a to są jednak moby na level pierwszy, więc nie powinno być tak najgorzej. Zajebiście. Fala stresu. No dobra. Normalnie podcięcie, elegancko, trucizna, myślę. Myślę, że trucizna, cyk. Zajebiście.
Unik to mi się podoba. No i co? Chyba ciosa w tego walę. Nice, ten już zaczyna powoli kurwa coś bić. W ogóle. O, co to jest w ogóle? A, stun! Fajnie, fajno, fajno, podoba mi się. Elegancko, stunik. Ci zaraz padną. Ten pada. A trochę nie do końca pada. Więc może tutaj podcięcie. Cyk. Dobra, i za dwie tury nie żyją. Kurwa, jak to kosi. Ile stresu, trzeba te stresowe rzeczy, trzeba ich szybciutko, kurwa, zamieść. Dun. No i chyba tak, walika. No i super, może wzmocnimy siebie. Bo zaraz mamy walkę, a to jest na kilka tur, więc... Może się uda. Git. O, już nie mamy kurwa miejsca. Dobra, ze strony z dziennika, bo uses. Posąże gryby. Możemy zaryzykować i dać tu wodę święconą i się udało. I dostajemy dzięki temu plus 18 obrażeń do obozowiska, więc zajebiście. Ale też mogą być minus obrażenia do obozowiska, więc tutaj trzeba trochę uważać. Kurwa, wydaje mi się, że szamana trzeba jak najszybciej tutaj ściągnąć. Oni mają małe szanse na ogłuszenie, w sensie, więc ja bym ich najpierw ogłuszył. Cyk. Miodzio. Ten kurwa, jaki tanki. Donki, tonki. Może siądzie. Aj. Nie udało się niestety. Dobra, to co? Zarazę teraz im walę. Cięcie, cyk. Uuu, spory damage, proszę pana, ma pan. O, ale jesteś strasznie szybko zabijalny. Nie no, szaman co psychę psuje. Na tą psychę to trzeba zabrać, ile stresu, co jest? Ja się nigdy tak nie stresowałem, widzowie. Robimy tak, żeby chociaż mu, żeby spadł w następnej tej. Uuu, jest za 6 leczonko, 4 psychy. Zajebiście. No i co? Podcięcie tutaj, cyk. Ale rzeczy tu jest, kurwa, totalnie opyta miejscuwa jest. Holy shit. Tak zrobimy. O nie, co ty masz? O kurwa. Ale się złożyło, ty. Dobra, wezmę za ten bandaże, bo one już jest w sumie. Ty, co ty masz za perka? Obsesja na punkcie jedzenia, kurwo jebana. Dobra, już nigdy cię nie biorę, muszę cię nazwać. Nazwę cię kurwa Żarłok. Żebym pamiętał. Żarłok. Halo. Żarłoka widzowie nie bierzemy, bo on będzie wszystkie rybki pod. Kurwa podjadał. No, przyjemna nagroda. Kurwa, ile rzeczy dostaliśmy, mam wrażenie. Że giga, giga fajna lokacja tu jest. Tutaj się waliło łopatę. I ocie kręca. Widzicie, widzowie, ile rzeczy? Fajnie. Okej, okay, utopiony katorżnik. Zombiak. Dobra, szamanów trzeba pokonać, ale tu najlepiej tak walimy. O, i elegancko krwawienie. Tu normalnie walimy chyba zarazę. I też mają szansę albo ogłuszenie. Dobra, ogłuszenie. Jakiś heal drużynowy. O, ale zajebisty healek za jeden. No i tego, o. Gruby co unik zrobił. O, chudy co unik zrobił. O kurwa. Spore te debuffy, które dostaliśmy. I drużynowy chyba, co? Ty z... O, bo walniemy mu... A może ogłuszenie? Nie, teraz masz 50 odporności. To może zrobimy... no tak. Elegancko, bo on se padnie i tak. Super.
Normalny cios za 9, git. Podcięcie, myślę, cyk, git. Fajny to jest mega składzik, podoba mi się. Jest leczenie, są trucizny, jest krwawienie, jest chłop od damage'y i od bycia tangim, dongim, dongim, dongim. Więc zajebiście. Dobra, jakiś healek drużynowy ja bym proponował w ogóle. O, elegancko, za 9 HP ogólne. Proponowałbym ogłuszenie... Może być ogłuszenie w sumie. Cyk! Uuu! Nice. Dobra, o, nawet już nie mamy miejsca na złoto, widzowie. Coś trzeba wyjebać. Ja bym wyjebał tą jedną pochodnię, ją zużył i zrobił tak, cyk. Lubię, używam klucza. O kurwa, ile rzeczy! Widzowie. Ja coś czuję, że to się przyda, te lecznicze zioła. O, tak zrobimy i zrobimy tak. Tak jest. Trzymamy jedną bitwę, bo by nam się misja ukończyła. Nie mamy łopaty już niestety. Więcej łopat tu trzeba wziąć. O, psycha i siada. I mniej kurwa serum, bo nas nie zatruwają tu. Chyba tyle serum, mam nadzieję, nie wziąłem. I ludzie. No dobra. Oj. Czy szansa na ogłuszenie grubego jest duża? Wystarczająco? Wydaje mi się, że jest wystarczająco za mała, żebym ją użył, więc robię cyk. A, nie zmieniłem pozycji. No, ja jak zwykle, kurwa, jebany debil. Dobra, elegancka zaraza. Ilek? A może spróbujmy ogłuszenie w sumie? A, czemu nie? No i tak było warto. I cyk za 8. 30% obrony, fajnie. Czyli rozumiem, że 30% obrony oznacza, że dostajemy 30% mniej damage'ów. Chyba tak. Dobra, no, wygramy to raczej z palcem w dupie. Tak szczerze mówiąc. 60% obrony, dobra, ten chłop jest pojebany, jak on tak wyskakuje i ma takie pojebane obrony. I ile on dostaje damage'u? Nic nie dostaje, uniki robi na dupce jak pojebany. Zajebiste to jest. Dobra, jakieś rzeczonko dla wszystkich, bo każdy tu dostał jakiś damage. No i zaraza. O. Nie udało się. Cyk. Ile masz obrony? 90%. Ile dostanę damage'u? Nic. Nice. Dobra, ja nie wiedziałem, że to tak można tym chłopem tak skakać jak pojebane. Jak on ma taką obronę, to... Wydaje mi się, że zawsze będę robił, kurwa, ten sam manewr. Ja pierszuper, widzowie, ile rzeczy. Zażarcie? Ciemnozielone jak gnijące mięso. Zażarcie. Chociaż nie wiem, czy żarcie nie droższe, ale dobra. I mamy misję ukończoną. Wracamy do osady, bo dalej już nic nie ma. Mogłem jeszcze kichnąć, to może byłby zwiad i byśmy coś odkryli. 10 tysięcy golda. 2 tego, 7 tego, 2 tego, 20 tego. Pojebany ten. No, nieźle. Sesja na punkcie zabijania, 20% uzyskanego leczenia. O kurwa, bez wytchnienia i odporności na krwawienie, zakrzep. Widzowie, ale siada. Siada jak pojebane. No tak, widzowie, tylko my mamy strasznie dużo takich rzeczy jak... tu są różne takie... albo już nie ma. Ale że w mieście były jakieś wydarzenia, a one znikły już, bo było sporo wydarzeń. Ale już widzę, nie ma. Epicka, weteran 3, zabij barona. Zabij zapasy, aktywuj zapasy winiarza. Okej, okay, może czy już nie ma różnych takich misji z jakby stąd, które musimy wypełnić na razie. Fajnie by było wypełnić, więc muszę sobie ty grasz na szulernie. Kurwa, co to takie drogie? Nie da się siana zmniejszyć? Łe, panie, to żeś powariował? Dobra, tu taniej. Będziesz chlała. Ty idziesz po... No kurwa, co chcesz? Ból? Aha. A ty? Aha. Kurwa, co oni są wszyscy zestresowani tacy? Nie wiem, że ja to muszę poulepszać, ty. Coś wam chuja obniża to stres. Żeby to poulepszać. Nic nie daje, widzowie. No dobra, weź to. Może nie dam rady ostatniego ulepszyć. O, obniża koszt leczenia. No i dobrze, bo ja za to płacę, kurwa, jakieś pojebane pieniądze. Dobra, ty już nie przesadzaj. Weź od poziomu stresu i trzeba ich, kurwa, poleczyć. Weź tu się, kurczę, pomedytuj sobie. Dobra, ty już masz, ciebie nie trzeba. No, widzowie, potrzebujemy jakieś, kurwa, potrzebujemy dobrego składu. Ty jesteś dobra.
Nie wiem, kurwa. We śniemy Tom, ale ja nie lubię tych postaci, chyba że w ogóle ktoś przyszedł. Witam w dyliżansie. O, witam, witam, witam. Super, raśnie. O, i od razu z takimi tymi? Dobra, ty wypierdalasz. Jak się wypierdoli stąd? Wypierdalasz. Wydupsasz. O, ten pies też jest fajny. Ale nie mam miejsca. Trzeba było kogoś wypierdolić. Po chuj ja go leczę. Po chuj ja go... Po chuj... Ja jestem takim debilem. Zaraz go wypierdolić, to ja go trzymam tu i leczę. No debil. No widzowy debil. Ale wziąłbym tego jednak. Trucizna chyba przemawia do mnie bardziej. Może za nią? Dobra, ty wypierdalasz. I bierzemy ciebie. Dobra, przydałoby się coś tu poulepszać. Dobra, cyk, cyk. No i tyle. Na wyprawę. Idziemy do Zatoki, bo to krótka misja. Ale dzisiaj widzowie będą nudy. Giga. I ocie kryńca. Ale giga nudy. Dobra, to co bierę, to się tak prezentuje i lecimy. Dobra. O, ma, tym razem mamy dwie tutaj tego. Dwie drogi, którymi możemy pójść. Wziąłem specjalnie mniej pochodni, bo wiedziałem, że tutaj można fajnie podostawać te pochodnie. Ty, w sumie mało rzeczy wziąłem, ale tak bardzo fajnie, że kościane tu, tego wszystko myślę elegancko tu siądzie. Czy te przejście? Nie. A przynajmniej sobie pułapkę rozbroimy może. No i elegancko. O, i psycha się naprawia. O, to pierwszy raz widzę, płaskorzeźba. Tu użyjemy, bo to daje pozytywny, losowy, pozytywny nawyk raczej. 66% szans. Dostaliśmy. Badacz Zatoki. Proszę bardzo. Szansy na zwiad w Zatoka. No i kurwa, wszystko. Wszystko widzowie. No i kurwa, teraz będziemy tak zwiady nadupcać. Witam. Toku? Bo ja nie, bo ja wiedziałem, że tu będziecie. Gagatki. Ale że tak łatwo je koszę, kurwa? Co się dzieje? No i co, kurwa? Wyrok 2. Uuu, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje, widzowie? Jeszcze nie trafi. Co się dzieje? Co się, widzowie, dzieje? Kurwa, jeden... A nie, już nie żyje. Co się dzieje, widzowie? Nie wiem, co mam robić. Uleczę wszystkich. Ja w szoku, kurwa. Piocie Kryńca. Ale fajna, Zatoka zajebista, zajebista miejscowa Zatoka ogólnie. Kurczę, mega duże rzeczy możemy z Zatoki wynieść, mam wrażenie. Pecaku z mapa, kumasz. Normalnie z mapa. Jakie jajca, widzowie. Ale nadupcamy zwiadów jak pojebani światło. No, nie wiedzieli, nie wiedzieli, w szoku. Tutaj standardowe zarazienie, standardowe tutaj żniwa. Tak, żniwa? Żniwa 2 nawet, na drugim poziomie, cyk. Co, jakieś pierdolnięcie może na tego szamana z tyłu? Aha, nice. Cyk, no, maczugi. Dobra, to jakieś dla dzieciaczków w ogóle są lokacje widzowie dzisiaj. Dla giga dzieci. O, w niego można zarazę, bo on... Aha. Nieważne, nic nie mówi... A miało być tak... Piętknie. O, no i nie wziąłem bandaża jednego, a mogłem jeden chociaż bandaż wziąć. Kurczę, jeden HP będzie miał. A nie będzie. Nara. Żartowałem, widzowie, żartowałem. Tyk, skrzyneczka. Ja pierdolę, ile tu jest rzeczy! Ja muszę zadupcać z powrotem. Nie wiem, czy pochodni nam starczy. Ty, mam 5 pochodni! A dobra, to już ścieżki zbadane są, to już... Nie musimy używać tej pochodni, bo już zbadałem ścieżki, Łatwo, widzowie. Dobra, tutaj mamy jakieś skrzyneczkę, cyk. I ocie kryńca.
O, niedobrze, nie tylko nie. O, dobra, ale przynajmniej zaskoczenie dostał. Dobra, co jest dobre na kolekcjonera? Zarażenie i krwawienie jest zajebiste. No dobra, to spróbujmy. Krwawienia mu nie dam, ale zarażenie raczej powinno możliwe, że siąść. Więc git. Heal. Czy wali. Nie, chyba go jak najszybciej, jak najprędzej zabić. Czy on w szoku? Ogłuszenie może, co? Kurwa, spróbujmy. Jest, zajebiście. A ten jaka kurtynka. I my się tak na zmianę możemy zajebiście szybko wymieniać z tym chłopem. To jest mega koks. Cyk, zarażenie może dalej siądzie. Już 10 damage w rundę? Lamusie? Nieźle. Niezłe przywołanie kolekcji, jak to już kurwa padasz za 4 rundy. Frajerska chmuro. Dobra, ja bym w ogóle wzmocnił nas wszystkich. I tak bym to zrobił, cyk. Zajebiście jest. Tutaj walimy, cyk. Za 8. Jaki damage pojebany. Wiem, że on też się może leczyć. Na to trzeba dość mocno uważać. Ty, krwawionko. Ło, chłopie, już nie żyjesz. Jak. Ło, gościu, gościu, gościu. Co ty, kurwa, co ty? Kurczę, przedziw. Gagatyk. Dobra, wzmacniam tego, nas wzmacniam. Napierdalamy, widzowie. O, jakie kurwa buffy w ogóle. Pojebane. No cyk, żeby padł. No i dobra, i wszystko. Wszystko. No i wszystko po kolekcjonerze. Ja myślałem, że kolekcjoner to jakiś boss, ale to po prostu mocny. Mocny jest mobek, kurwa. Jest mocny mobek, ale daleko mu kurwa do bossa. Ja, I am the boss, kurwa. Here. Kurwa, ile walk tu. Dobrze, że wszyscy zaskoczeni i w szoku. Leczonko tutaj tego gościa, bo on się tu musi wyhealować. No i co? Klasyczne tutaj cięcie. Klasyczna zaraza. Elegancko. Klasyczny cios. Komu walimy ciosach? Może jakieś ogłuszonko? Ogłuszonko w menu, co? Nie, ja bym walnął go, bo on może ogłuszyć nas. No i wszystko. I tego szamana też jak najszybciej, bo on stresa nam daje. O, będzie mad. Madness? Nie ma madness. Morskie cięcie za 8, cyk, dobra. I ci w oko, frajerze. Długo się, widzowie, zastanawiałem nad tym właśnie, jak pokazywać te walki. Wydaje mi się, że całe walki postaram się w miarę pokazywać całe. No chyba, że będę długo się zastanawiać nad faktycznym wyborem, co wybrać, no bo jednak jest to kurwa gra turowa. Mam prawo się trochę pozastanawiać. Ale wydaje mi się, że raczej będę pokazywać wszystkie walki, jakie można pokazywać, bo nie wiem, tak mi się wydaje to lepsze. Jak te wszystkie walki będę pokazywać, bo tak jak są pocięte, to trochę w Darkest Dungeon nie jedyne o co chodzi to o te walki, nie? To jest jednak gra taka, żeby sobie pograć. Na niekoniecznie to nagrać, a jak próbuję serię, to wiecie. Szczerze mówiąc, u nikogo ani razu nie widziałem żadnej serii z giereczki, z Darkena. Widziałem serię raz na kanale u kogoś, to było kurwa tak nudna, że giga nudy. A tak se powycinam, jest git. Kurwa, kolejna walka? O, jeszcze my w szoku. Chciałem powiedzieć, że tego. Chciałem powiedzieć, że. Że będę tylko i wyłącznie mówić wam, komentować wam, kiedy będzie walka, a tu się okazuje, że tu jest kurwa cały czas walka. Halo. Proszę bez stuna. Czerwona śmierć! I ogłuszenie! I osłabie. O ty kurwo. Tamusiarska. Cych ci z piorunka od Jezuska. Tam od Boga. Nie wiem skąd piorun idzie. Od Tora jest. Za piorun, Odyna, czy coś tam. Nawet swoich bogów nie znam, więc. A tak. Stres nam pęknie. Znaczy, w sensie łeb nam pęknie zaraz. Zaczęły iść do przodu, a nie. Kurwa, jesteśmy na tak zjebanej pozycji. Dobra. Tak robimy, tak robimy. Jest git, skoro że on ma ogłuszenie, kurwa. Trzeba się cofnąć. No znowu! Dobra, robię tak. Ale żem kurwa zrobił.
Widzowie, ale żem zrobił. Elegancko, kurwa. Leczenie drużynowe walimy. No to trzeba komentować, kurwa. Robert Lew... Co? Co? Co to, kurwa, było? Kolego, kolego! Co to, kurwa, było? One wybuchają, kurwa, jak w Wiedźminie? Nie no, wy sobie, kurwa, jaja robicie. No nie mam innej opcji, niż jej, kurwa, ich uleczyć żarciem, ale... Ja pierdolę, widzowie. Wyjebujemy się, czy jak robimy? Trochę mi szkoda tych postaci, trochę był inwestowany. Ale nie mogę się cofnąć, kurwa, teraz wycofać. Daj coś fajnego, żarcie daj. Skrzynka pusta, nieźle. Ja cię dupca, no przecież ten w życiu nie zbadam tych sal. Mam 1, 2, 3, na bank tu będzie zaraz bitka. 100% tu jest bitka teraz. Ech, to daje wodę święcona. Dobra, chuj, widzowie, jakoś to będzie. Nieźle, kurwa. Dobra, dobrze, że są w szoku. I teraz tak, kurwa. Leczenie drużynowe to jest mus w ogóle, nie? Aha. Fajnie. O kurwa, no to teraz będzie interesująco. No nie wiem, czy nie zrobię czegoś takiego. No teraz akurat na psychice zależy mi najmniej, więc szamana to bym zostawił. Tego bym najchętniej rozpierdolił i to jak najszybciej, kurwa. Tego, o, a nie mogę, to tego. Cyk, zajebiście. Dobra, później tego. Pelargiczny granik. Tu on chyba tylko stres może dawać, więc nie jest to najgorsze na razie. No i tego, nie? Bo no właśnie, tak jest, widzowie. Tak jest, niestety, kurwa. Bardzo niestety, widzowie. Co 2 damage. Chujoza jest jebana, powiem wam. Obrona, nieźle, kurwa. Nieźle. Nice, very good, very good. Very nice, widzowie. Dobra, za 8. No nie siadło, bo ja, widzowie, nie miałem pojęcia, że to tak... Przeczekaj turę, no jasne, że kurwa, przeczekaj turę. Pewnie, że tak. Ale syf się odjebał w ogóle, serio. Ale syf się odjebał, minus 20 u nich, super. No jest, kurwa, niewąsko, jest nieciekawe. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie jakoś, kurwa, uleczyć w ogóle. Ktoś ma w ogóle z nas stuna jakiegoś, żeby na niego rzucić? Poczekaj. Nie chcę na razie nic klikać, chciałbym zobaczyć, czy ty masz stuna. No masz, ty działasz na 1 i 3. Dobra, widzowie, mam, kurwa, zajebisty plan, serio. Najpierw rozpierdalamy go. Mam jakiś pomysł. Ja... No co ty odpierdalasz, jełopie zajebany? Okuszenie. No musi siąść. Nice. Nice. Very good, very good. To trzeba teraz, kurwa, tak, widzowie, rozkminiać, co tu odjebać. Ja pierdolę, dlaczego pudło teraz? Kill. No, elegancko. Nie, proszę, uderz, zrób turę. Zestunuj chociaż. Jesteś debilem, wiesz co? Wiesz co, peche? Wiesz co, peche? Jak ma na imię, jak zrobisz peche? Pójdź w dupę, peche. Normalnie, widzowie, tego. Dobra, no nie wiem co. Fajnie, że wiedziałem, że ty leczysz. No nic, chuj z moich planów. Nie wiedziałem, że... Aha, ty się podcięłeś, debilu jebany. Nie, widzowie, nie podcinajcie się. Nieźle. Nice, nice, very good, peche. Dobra, ty zasługujesz, kurwa, na śmierć w sumę. Gin. Minus 40 unik, nice. No co, leczenie drużynowe. Wydaje mi się, że na nim możemy trochę podfarmić leczenie drużynowe, szczerze mówiąc. Może się uda... Zajebiście, zajebiście. Myślę, że możemy, kurwa, widzowie,
podawać sobie, bo on chyba aż tak nie bije i nic się nie stanie, jak będziemy przeciągać te tury, wiecie? Tak mi się wydaje. I będziemy się healować, kurwa, jak pojebani. Znaczy, w pewnym momencie mogą przyjść posiłki, ja o tym wiem. Dlatego wydaje mi się, że... I wydaje mi się, widzowie, że jeszcze raz, kurwa, jedna tura ostatnia. Żeby tylko nie przyszły posiłki, jak coś to spierdalamy. Postaram się wycofać z walki. Wtedy. On mnie bije za 4, ale ja się healuję za dużo więcej niż 4. I heal ostatni i tyle. Bo po jakimś czasie, widzowie, przychodzą posiłki, z tego co pamiętam. No jem to i nie wiem, no i biorę tak. I co dalej w sumie? Używam wody święconej na niego. Może się, kurczę, psychać i odzyska się. Używam, widzowie, łopaty i łobadi. No dobra, za krew chyba, nie? Zwiad. Będziemy przynajmniej wiedzieć, jeżeli... Okej, okay, przed nami są... Jest jedna jeszcze walka. Serio, jeżeli jest jedna walka, możemy zrobić tą misję, widzowie. Ja, kurwa, idę po to. Ja tu nie byłem na marne. Ni wuja. Patrzcie, ile rzeczy w ogóle mamy. Żeby ktoś to przyniósł do domu, kurwa, w sumie. Tak jak mówiliśmy. Czy użyć dwa razy pochodnia? Raz trzeba i tak. Ach, goddammit. Nie mamy już. Dobra. Nie jest najgorzej. Mają zaskoczenie, co jest fajne. Trzeba ich jak najszybciej, kurwa, pokonać. Jak najszybciej. Nie bawimy się w nic. Bijemy maczugą. Jeden pad. Nara. Ogłuszenie może spróbujmy. On ma małą szansę na to, że się obroni od tego ogłuszenia, więc zajebiście. Przesuwamy go do przodu. Zajebiście. Dzięki temu będziemy mogli go bić. Zajebisty unik, bo ma 30% obrony. Nie wiem, czy to przez to. Bijemy tego chłopa. Git. Dobra, tam raz na ściachnie, to się nic nie stanie. Maczugą. Świetnie, świetnie, świetnie. Widzowie, wybornie. No, no nie pomagasz, kurwo, jebana. Ten ma dużą odporność na tego, więc zrobimy coś takiego. Zaraza może. Git, on padnie w następnej rundzie. Git. Donki Tonki jest, ale na zarazę se nie da rady. Tak robimy. Chyba, że te przedmioty albo obiekt to jest... A, no tak, ja też mogę być debilem. No dobra, nieważne. Okej, przed nami w ogóle nie ma już walk. Ale stoczyliśmy ich, słuchajcie, widzowie, naprawdę, kurwa, wiele. W tym odcinku. Okej. Nie poddawaj się. Never give up, never give up. Nie mamy też, kurczę, pochodni. Ile rzeczy tu jest, kurwa. Bandaża i tego to nie biorę. Mam nadzieję, że to oznacza, że... Kontynuuj, mam na... Widzowie, ja mam, kurwa, nadzieję, że to oznacza, że on jest pusta. No nie jest nic. Dobra, spierdalamy. Misja ukończona. Aha. O! No i kurwa, i tyle w temacie. Jeszcze ma odwagę. No i to jest, kurwa, El Shefito. Kończymy, widzowie, misję. I w ogóle ten odcinek będziemy kończyć, bo już 47 minut szybko zleciało dla mnie. Ile zajebiście nam poszła ta misja? 14 tysięcy? 3 herby, 4 te... O kurwa, widzowie. Jeszcze zajebiste rzeczy, daj, to już się posikam. Zajebista. No i kurwa, wszystko. Krucho ze złotem? Nie. Ja akurat, u mnie nie krucho. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Mówi się, co następuje. Odbudowa naszej sponiewieranej osady zwabiła w te strony dzielnych rzemieślników i kupców, którzy dostrzegają potencjał. Czy odblokowaliśmy, widzowie, coś takiego jak dzielnice? Tutaj są odpowiednie różne rzeczy. Rozumiem, że to są kryształy, tak? Kryształy, goldzik, różne rzeczy, tak? 50 tego jesteśmy w stanie, no różne dzielnice budować. No chyba widzicie, z tego co widzicie, to wszystko jest tak kurewsko drogie. To jest akurat tanie. Bohater Rakin, obrona od stresu, szybkość, kurtyna plus 20. No to akurat jedno z tańszej rzeczy, ale jeśli chodzi o wszystko, to jest pojebanie drogie. To jest fajne, bohaterowie, znaczy tanie, bohaterowie nie będą już cierpieć wskutek losowych ataków głodu. O! Aha, to muszę mieć jakieś wspomnienie, tak? Nieustające żniwa. Aha, ale fajne, fajne, młyn zajebiste. Nie będę musiał kupować żarcia ani go nosić. Oko. Jutro się widzimy prawdopodobnie o 16. Ja sobie porobię już solo bohaterów. I porobimy jakieś fajniejsze rzeczy niż chodzenie w kółko. Te chodzenie w kółko to ja pewnie sobie będę robić poza odcinkami. Ale musiałem się trochę sfarmić. Do zobaczenia, widzowie.